Cześć Wiślaczki i Wiślacy, za nami, to znaczy za mną jako kamerzystą, za wami jako zawodnikami, kolejna edycja Wisły, szósta już. No jest coś niezwykłego w tym ultra. Jest to ultra inne niż wszystkie, to wszyscy podkreślają, że jest tu specyficzna atmosfera, specyficzna trasa. Właśnie na czym ta specyfika trasy polega, bo jakoś usiłowałem to uchwycić w rozmowach z wami, ale mówiliście właśnie, że tak, tą trasę jest ciężko zaplanować. Ciężko w ogóle ją sobie porównać z jakąkolwiek innym ultra, bo tu są tak zróżnicowane ta nawierzchnia i te odcinki specjalne, słynne, różnego czały, czy Amazonia, czy jakieś tam płyty, no to wszyscy właśnie mówią, ktoś mi tu powiedział, no wiedział, że będą odcinki specjalne, wiedział, że będą płyty, bo to słyszał, ale mówi, że tyle tych płyt, mówi, jechałem przez te płyty, jechałem, końca nie było widać. To jest chyba takie zaskakujące, że tutaj te odcinki specjalne, w ogóle przebiegi są długie, tak, jak już się wjedzie czasami na wał asfaltowy, to można jechać i jechać nim bez końca, bo coraz więcej tych wałów asfaltują. A jak się wjedzie na płyty, to czasami jest, to ciągnie kilometrami piach czy lasy. No to wszyscy to podkreślali, że to właśnie wyścig inny niż wszystkie, że ciężko zaplanować te przebiegi dzienne. No i tak, tego coś boli, tamtego coś boli, tego noga, tego kolano, no ale wszyscy prą do przodu i cieszą się naprawdę, kiedy docierają do mety. Ja miałem tutaj okazję obserwować was, kilku z was w miejscu, za Kiezmarkiem, w miejscu, gdzie z drogi rowerowej widać morze. No to był jeszcze taki moment, że tam statek wielki płynął po tym morzu. No widok właśnie takiej Wisły zamkniętej takim wielkim statkiem, który dobitnie świadczy o tym, że to, tam jest morze, no to wielu z was wyciska łzy z oczu, bo to rzeczywiście przeżycie jest wyjątkowe, jak z tego malutkiego strumyczka, tak jedziecie, ona się robi coraz większa i w końcu tutaj dojeżdżacie na koniec, wrażenie niesamowite. Wielu debiutantów, zaskakująco wielu, bo oczywiście dużo osób mówiło, że chciało się z tą Wisłą zmierzyć, tam jakieś inne ultra jechało i w końcu udało się na tą Wisłę przyjechać, odważyli się, ale byli też tacy, którzy brali to z marszu, tak, ktoś mi powiedział, ja tam jak chcę debiutować od razu na takim bardzo trudnym wyścigu, także i takie głosy były. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Piękny czas tutaj spędziłem z wami. Oczywiście zabieram się do obróbki materiału, będę się do was odzywał. No i co? I widzimy się na kolejnych ultra. I na pewno widzimy się też na kolejnej Wiśle. Cześć, cześć. Do zobaczenia.